Witam Państwa, w dzisiejszym odcinku dzisiaj będzie taka mała aktualizacja dotycząca USP, które jeden z moich filmików nie za bardzo się sprawowało i od tego czasu naprawiłem pistolet, albo bardziej jego magazynek. Więc problemem z nim było to, że słyszałem sykanie gazu oraz sprężyna trochę nie podawała kulki, czyli czasami tak się blokowały, nie wchodziły do komory nabojowej po prostu przez sprężynę. Ja, jeśli chodzi o sprężynę, to po prostu tak trochę jakby przesunąłem ją wyżej, miała większą siłę nacisku na te kulki i teraz podaję kulki bez problemu. A jeśli chodzi o wyciekanie gazu, to jeśli zdejmę tą rzecz, o podstawkę, to można też zdjąć wtedy, wiesz, takie dwa piny, które tutaj są, tutaj i tutaj. I te piny właśnie trzeba tak wystukać młotkiem. I tam była taka mała gumeczka, którą trzeba było poprawić i po tym praktycznie gaz się nie ulatnia. Już magazynek trzyma trzeci dzień gaz, więc no. Teraz przejdziemy do takiego krótkiego testu strzeleckiego, żeby pokazać, że wszystko działa bezbłędnie. Teraz sobie szybko postrzelamy. Jak widać, pistolet działa. Jeszcze załadowałem pół magazynka. I właśnie się nam gaz skończył. Poczekajcie chwilę. Gaz załadowany, więc kontynuujemy strzał. Bez żadnego zacinania pistolet działa. Jeszcze tylko widać, że tarcza została bardzo ładnie trafiona przez nasz pistolet. Tutaj mamy jeden strzał na dole, to chyba po prostu byłem ja. To nawet było takie szybkie strzelanie, praktycznie nie celowałem, ale jak widać, trzyma bardzo dobrze swoją grupkę.